Wszyscy widzieli? Wszyscy, każde dziecko sobie swoje drzewko oznaczy swoim imieniem. Ale tylko nie rób teraz, bo będzie utknięcie. Teraz najważniejsze, jak sadzimy drzewo. Bo, tak? Jest trzy dele, the wortels, the stem and the kroon. Każde drzewo ma trzy części, ma korzeń, a ten korzeń jest dość wysoko. Później jest jak gdyby no pień i korona w końcu, nie? De wortel, het wortelsysteem gaat tot, de bovenste, tot net boven de bovenste wortel, dus tot hier. Tutaj w tym przypadku korzeń kończy się zaraz za tym takim jak gdyby najwyższym ogałzieniem od korzenia. Ja, en het, het is belangrijk als de boom geplant wordt dat hij niet dieper dan dit in de grond gezet wordt. Dus de stam moet boven de grond en vanaf de wortel hier moet onder. Okay. Bardzo ważne, jeżeli Państwo wsadzą drzewko, to proszę pamiętać, żeby je wsadzić nie głębiej niż jak Pan leśniczy pokazuje, dobrze? Nie za głęboko, nie za płytko, żeby te korzonki były całe w ziemi. A tutaj pomimo, że jest ziemia, to tego nie wkładamy do ziemi. Tylko troszeczkę ponad tym takim ostatnim odgałęzieniem. Czyli jeżeli chodzi o tę piaskę, to bardzo proszę ją też troszkę do ziemi wstawić. Prawda? Nie to zwierzęta, że wszyscy wybiegają do góry, nie? Odrobinkę do ziemi. A teraz pan pokaże, pan czym bardzo bliżej. Leśniczy nie powiedział, że to są bardzo młode zwierzęta. To dwie osoby, żeby jedna osoba kopała dziurę, a druga po prostu drzewko trzyma. Znaczy dwie osoby, jeżeli to komuś brakuje do pary, to proszę przyjść. A i w ten sposób ziemia po prostu idzie tam pod te korzonki, czy dobrze? Też powinien powiedzieć, proszę nie kraść w ziemi od innych. Bo drzewko nie urośnie. To otwarte, rzadko pokopane. Pan teraz tutaj tłumaczył, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, żeby naokoło też troszkę tej ziemi ściąć, tak żeby tej ziemi było dużo i wystarczająco dla drzewka. I na końcu mocno podeptać. Teraz nie. Przewróciły i sobie wstrzymać. To proszę do pana po kolei brać rzeczy. No tak. I to wybieraj jeszcze. Tak. 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 Le plus embêtant, c'est de faire ça. Oui, oui. Oui, on va faire les mêmes. Hein. Oui, je prends déjà. Moi, à Colomb, j'ai grandi dans les forêts. Tata, bien. Très bien. Très bien. Patrzcie, to nie przeszkadza. Ja się to nie możesz nakładać. Ale co? No tam, tam. No. Nie, ale to od spodu. Do kusza nie zakopuj. Poczekaj, najpierw to nałóż. Najpierw musimy to nałożyć. To trzeba wszystko robić. Mama, mama, ty jesteś do trzymania? To potrzymaj. A jak to było? Czy możesz powiedzieć, o Jezu, o, pan, widzisz, dziennikarz wpadł do dziury. Do dziury. Czy możesz powiedzieć, jak masz na imię? Jaś. Jaś. A co tu robisz? Sadzisz drzewko. A gdzie jesteśmy? W lesie. W lesie, w Terwiuren, tak? Jesteś z braciszkiem, tatą i mamą, tak? Tak. No świetnie. Dobrze, to załóż, Jasiu, teraz to. Tak, tu trzeba to przełożyć, wiesz? Na odwrót, bo cię... Mocno, mocno. O, jak nie dasz rady, to się nogą pomaga sobie. A co chciałaś? No to chodźmy. Spadaj. Wodną łopatę. Zdjęcie ze swoim drzewem. Nie napisuję, nie wyjdź.
Nie, jest tutaj sadzonka, już ma parę listów. Zostało teraz przesadzone. Witam Panią Agnieszkę Werbeka. Pani zorganizowała, to Pani zorganizowała tak. Dzisiaj posadzenie polskiego lasu pod Brukselą. Skąd to ma taką nazwę? Dlaczego taka nazwa w ogóle? Dzieci wymyśliły tę nazwę. Dzieci wymyśliły. Tak, w zasadzie miało to być posadzenie kilku drzew i taka zwykła ekologiczna akcja, wyjście poza szkołę, bo mamy bardzo mało czasu na to, żeby podczas lekcji języka polskiego o przyrodzie rozmawiać, a dzieci zawsze bardzo chętnie ten temat podejmują, jeżdżą na wycieczki. Więc miałam możliwość zorganizowania posadzenia kilku drzew. Akcja rozrosła się bardzo szybko do większych rozmiarów. Dostaliśmy pozwolenie z Ministerstwa Środowiska w Belgii, żeby to było właśnie to Królewskie Arboretum, gdzie posadzimy nasz polski las, jak to dzieci nazywają. Ale to jest nazwa tylko dzieci, bo w sumie za parę dzieci, lat oczywiście. Ta nazwa zginie oczywiście. I nikt nie będzie to wiedział nazwa, nawet... To jest nazwa dzieci, to jest... Owszem, jest Królewskie Arboretum, czyli są miejsca, które reprezentują różne części świata. Jest również część, która przysługuje jak gdyby Polsce, są to drzewa Beskidu. Ale tam nie mieliśmy możliwości posadzenia, po prostu te drzewa już tam rosną, nie było miejsca na dosadzenie czegoś do tej naszej polskiej części. Owszem, dzieci mogą się tam przejść, możemy zlokalizować to miejsce, możemy się nim zająć i opiekować, ale oczywiście bardziej takim wyraźnym przekazem dla dzieci jest posadzenie drzew, więc stąd. I na drzewkach były takie metki z imionami dzieci, które sadzą. Tak, to dzieci wymyśliły nazwę swojego drzewka, więc każde drzewko dostanie polską nazwę. Oczywiście, jeżeli zdecydują, że ma tu być jakaś tabliczka stworzona przez nich, że jest to właśnie polski las, to również może się tutaj znaleźć. No, czyli nie ma przeszkód. Nie ma przeszkód. To są dzieci tylko ze szkoły tej przy ambasadzie, tak, czy to z innych? To jest ze szkolnego punktu konsultacyjnego. Joachim Lewela przy ambasadzie. Z tym, że to są dzieci z wszystkich klas. Wszyscy ochotnicy. Także cała szkoła sadzi polski las. Taka jest akcja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Witam panie, co panie tu robią? Zbieramy żołędzie. A, żołędzie. Czy to jest przy tej akcji sadzenie polskiego lasu? Tak, tak. A, i panie mają tutaj swoje dzieci, czy panie są nauczycielkami? Dzieci i nauczyciel. No miło. Ale łowczyni żabek. Jeszcze tak. Znaleźliśmy taką żabkę. Co to jest? Żabka? Żabka. O, jaka śliczna. Jaka słodka, jaka mała. Jaka mała. I nie boi się ciebie. Co to? Ile? Wcale się nie boi. No, jeszcze takie te sadzonki w szkółce z rok, dwa, nie wiem ile, tam trzy i za 2-3 lata znów będziemy sadzić, ale tym razem polskie dęby. A.
Ale pięknie. I tyle same, żeś się nazbierały? Poczekajcie, ja wam muszę zrobić zdjęcie. O, ślicznie. Ej, jest jakaś żabka? Gdzieś te są ładne. To jest wasze, tak, ok. Widzicie, tam się było szczęście. Ósmy kubek. Ale jest tu ładny. Idziemy razem ją wystarczać. Damy ją, wiesz, gdzie tylko tworzenia. Nie. Jak to są rzeczy? No jak się tego dzieje? Pokaż jeszcze. Co tam jest? Żołędzia? Żołędzia. Pokaż mi opieńki. To są opieńki. Normalnie tak są schowane w kolorach liści, że nie widać. Teraz przekaz doszedł do wszystkich i możemy zaczynać. Proszę Państwa, więc ja mam na nazwisko Piotr Borkowski, jestem tutaj. Ustaliliśmy trudności techniczne. Proszę Państwa, zaczynamy krótkie wyjaśnienie, co należy zbierać tu na tej powierzchni. Otóż jesteśmy teraz na takiej owalnej, okrągłej powierzchni oznaczonej taśmą biało-czerwoną plastikową. I jest to ten obszar, na którym tylko zbieramy żołędzie. Generalnie tu w tym lesie spotykamy trzy rodzaje dębów. Idąc od lewej strony, jest to dąb czerwony z takimi liśćmi ostro zakończonymi, żołędzie bardzo charakterystyczne, okrągłe, tak. Dobra, a? Tak.